do Bałtyku, dlatego na pewno czeka nas bardzo ciekawe spotkanie, chociażby ze strony kibicowskiej. Przypomnijmy, mecz 10. kolejki miał się odbyć 8 października, jednak dwóch zawodników Bałtyku zostało powołanych do kadry młodzieżowej, przez co Ciach oraz Trojanowski pauzują za kartki. Legon już tam macha ręką Stefanowicz i jest bita piłka. No, uderza tam od któregoś zawodników futbolówka drużyny toruńskiej. Przy nim już trzech obrońców. Dobre podanie między pięciu graczy. Uderzenie za Gdański, ale dobrze piłkę trącił w polu karnym. Tomasz Wypij. No, na krótko. Zamiatowski jeszcze przydziera się z piłką. Zamiatowski ma trochę miejsca. Uderza z dystansu. Ale widać, jak ciężko w tej atmosferze. Stefanowicz dobrze przyjął piłkę. Patrzy, gdzie są jego koledzy. Tutaj na pewno jak zrobić, żeby Bzęga sobie podanie z pierwszego kontaktu. Bzęga uderzenie. Ale piłka chybia. Stefanowicz do środka, a i tam Zagdański jeszcze przy piłce wycofuje. Źle do piłki złożył się Wigaszewski, na naciskany traci piłkę, szansa dla Bałtyku. Ruszają gracze w niebieskich koszulkach. Strzał z dystansu, fatalny wykonanie Wojciecha Zyski na lewą stronę. Bejuk, Bejuk do środka, ma trochę miejsca. Dobre podanie polu karnym zawodnicy i szansa. I Piotrowski sam wbija piłkę do bramki, ale wcześniej uderzał, ale momencik, flaga w górze, ręka w górze sędziego, nie ma bramki. Szopiński od autu. Bejuk, dośrodkowanie. No tam z problemami Piotrowski, jeszcze raz gdzieś tam na linii bramkowej łapał tą piłkę, ale udało się. No, dobre podanie na lewą stronę, Wesołowski podłącza się do akcji, dośrodkowanie, Kuzimski. Wybija piłkę Piotrowski, dobitka, jeszcze raz Piotrowski, dobrze teraz interweniował bramkarz Elany. Drugą odsłonę tego spotkania. Nie było zgłoszonych żadnych zmian, a więc oba zespoły w takich samych jedenastkach, szybko, krótko. Jeszcze Aleksandrowicz ładnie rozgrywa z Dęgą. Aleksandrowicz z dystansu huknął, ale daleko, ponad 5 metrów od bramki. I dobre podanie Bejuka na prawą stronę. Garczewski tutaj pędzi. Niedobrze Zamiatowski, jest dośrodkowanie i no tam gdzieś wychylił tą rękę Piotrowski. Kuzimski za lekko. Dośrodkowanie Kuzimski. Turnianie głową wybija piłkę, ale jeszcze futbolówka w polu karnym. No dośrodkowanie, ale przeleciała piłka gdzieś tam nad głowami. Teraz szansa, Kuzimski po ziemi, ale dobrze Piotrowski przysuł. Kolejne dośrodkowanie, oj tam nie udało się, ale Piotrowski dobrze broni strzał Poremskiego. Garczewski jeszcze na prawej stronie, będzie dośrodkowywał. Gołdyn i strzał, znakomicie Piotrowski, ależ wybornie teraz interweniował bramka Szelany. Grudziński do środka, ma miejsce Wigaszewski, strzał! I minimalnie chyba w tej sytuacji warty 3 punktów. Dobre dośrodkowanie, ach, tam piłka nad poprzeczką i od razu gwizdek kończący ten mecz, a więc Bałtyk Gdynia, Alana Toruń w zaległym meczu 10. kolejce, wynik 0-0. Nie zobaczyli dzisiaj spragnieni bramek kibice tutaj na meczu w Gdyni.